Kiedy wchodziłem w to heroinowe piekło, wyobrażałem sobie, że nie doprowadzę się do takiego stanu, że bardzo szybko się z tego wszystkiego pozbieram. Przychodziłeś na plan zdjęciowy na haju? Ja byłem ciągle na haju. Jak już wiedziałem, że zdycham. Ja zdycham, wy zdychacie. Po co te nasze życia, jak możemy nimi i tym naszym zdychaniem zrobić więcej naprawdę milionom? Ja myślę, że wiele milionów ludzi zobaczyło ten film. Witam w programie Strefa Wolnych Myśli, w którym gościmy Cezarego Ciszewskiego, dokumentalistę, reżysera filmu Wolność jest darem Boga, który robiąc film o warszawskich skwotersach i narkomanach, sam stał się jednym z nich. Gdybym mógł cofnąć jedną ze wszystkich swoich decyzji, to ten film nie powstałby na pewno. I've seen nobody knows but Jesus. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, sometimes I'm almost in heaven. Kocham grzać. Aż mi się ręce trzęsą normalnie. Przyznaję się tutaj, boję się. Śnił mi się sen. Płynąłem łódką, rzeką, której woda miała kolor rdzy. Kiedy obudziłem się na tym świecie, uzmysłowiłem sobie, że narkomani będą mieli ciężko po tamtej stronie. Witam cię, Cezary, cześć. Cześć, Ola. Powiedziałeś kiedyś, że gdybyś miał zmienić jedną rzecz w swoim życiu, to ten film nigdy by nie powstał. Dlaczego? Ta kwestia pada w filmie. Ta kwestia wpada dlatego, że jest to stan faktyczny w tamtym momencie, kiedy byłem w kilku warstwach. Byłem bohaterem tego śmiertelnego przedsięwzięcia, byłem reżyserem, byłem postacią z ekranu, wszystkim naraz. Taka cyklotremia i ja wtedy po prostu zbilansowałem swoje życie na tamten moment, kiedy okazało się, że ta cała moja misja, idea, którą dziś uważam za jedno ze swoich największych dokonań w życiu. Jako człowiek, ja to zabiorę ze sobą po prostu do grobu i tam pokażę tamtym, że kurczę, to zrobiłem, ludzie, no to zrobiłem dla was. Jak wtedy to się działo, to też wiedziałem, że nie robię tego filmu dla siebie, bo nie można się uśmiercić z satysfakcją. Ale wiem tak, też... Ale uśmierciłeś się na jakby świadomie. Może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, ale to jest film o warszawskich skutersach i narkomanach z ulicy Foxhall 13. I ty wszedłeś tak głęboko w ten świat, że stałeś się sam jednym z nich. I czy to było świadome posunięcie? Czy podchodząc do tego filmu, wiedziałeś, że tak się stanie i chciałeś tak głęboko w to wejść? Na pewno chciałem tak głęboko w to wejść. Na pewno wyobrażałem sobie, że nie doprowadzę się do takiego stanu, że bardzo szybko się z tego wszystkiego pozbieram, kiedy wchodziłem w to heroinowe piekło. I w żywiole, którego wtedy dotknąłem, który uruchomiłem, tak samo twórczym, jak i życiowym, duchowym, nawet religijnym, wszystko się tam działo w ekstremalnych wymiarach. Nie ma reguł, nie ma świadomości, nie ma przewidywania. Sztuka w ogóle dla mnie, jako właśnie reżysera, dokumentalisty, jest obcowaniem z takim właśnie żywiołem. Jeśli sobie wszystko napiszemy na papierku, jeśli będziemy robić duble i będziemy koncypować, to nie zrobimy filmu, który jest misterium życia i śmierci. Po prostu go nie zrobimy. Trzeba się dać ponieść, trzeba się temu oddać. Nie trzeba robić takich ekstremalnych figur, jak ja zrobiłem, ale trzeba się zatracić. Wtedy jest kino. Wydaje mi się, że wielu młodych ludzi sięga po narkotyki też z taką świadomością, że to jest zabawa, przygoda na krótką chwilę. I dobrze byłoby im uświadomić mimo wszystko, że to tak nie jest, że trzeba ogromnej siły, ogromnej wiary, żeby wyjść z tego. Bo w większości twoich bohaterów nie udało się wyciągnąć. Nie, przede wszystkim prawda jest taka, że nie ma możliwości wyjścia z tego. Moje występowanie i w ogóle całe moje życie jest dalszym ciągiem mojego filmu. Taka jest prawda, tak się z tym związałem. Dlatego, że ten film w pewnym sensie jest o mnie i ja od tego, co ja zrobię z tą wolnością, którą w jakiś sposób odzyskałem, która jest darem Boga i która została zadeklarowana przez jednego z najcięższych narkomanów w tym filmie,
który powiedział ten tekst z encykliki papieskiej, który na błoniach w Krakowie mówił ludziom, że wszyscy mają prawo do wolności, co jest gówno prawda i święte słowa jednocześnie, prawda? Zależy, jak do tego podejdziemy. Więc ja, odzyskując tą wolność, też wiem, że jestem inwalidą. Wszyscy ludzie, którzy wyszli z narkomanii, też są inwalidami. Bo jeśli człowiek nie ma ręki, nogi, to mu się wydaje, że po prostu to jest jasne, że to jest inwalida. Ale jak nie masz instynktu samozachowawczego albo masz woli 30%, to też jesteś inwalidą, tylko tego nie widać tak wyraziście po prostu. A poza tym choroby, z którymi się żyje, też są bardzo ciężkie. I to są realne choroby. Choroby, które po prostu każdy narkoman, człowiek, który z tego wychodzi, nie ma tak, że się wyśmigałeś, no. Że se wstawisz platynowe wstawki, jak Keith Richards, wymienisz żyły i przetoczysz krew niemowlaka i jest w cacy. We łbie wszystko zostaje. Tego się nie da, nawet głębiej, w podświadomości. Ale uważasz, że to by się udało? Tak, tak. Już wtedy ci ludzie moi z Foxal 13 mówili, że ja jestem tym, który się wyrabia po prostu. Że ja to mam dobrze, bo ja się wyrabiam. Bo mam pracę, bo pracuję, bo jakiejś tam zaradnością się wykazuję, ale nie w tym kierunku, żeby tylko zorganizować sobie więcej tego najgorszego, tylko po prostu, żeby ten... I miałem takie szczęście, że dużo ludzi dobrych spotkałem w życiu teraz, to chyba najważniejsze, którym mogłem coś okazać i to mogło do mnie potem wrócić w chwili, kiedy leżałem. Dlatego nie warto być odradzam wszystkim, naprawdę to głębokie przekonanie do mnie weszło, bo to się potem w takiej chwili okazuje jeszcze ostatnim gwoździem w desce do trumny. A po drugie, mama mnie nauczyła różnych religii ciała i takich rzeczy, których używałem po prostu. Wiem, że tej całej mojej pedagogiki uzależnieniowej nie uniknę. Mam nawet pewien plan na to wszystko, jak założyć kiedyś pensjonat w 13, gdzie ludzie z filmu, co przetrwali, jest taka garstka, będą... A kto przetrwał? Przetrwało dużo z głównych bohaterów. Dużo i... Co się stało z Olą? Ola ma synka, żyje... Próbuję sobie jakoś poradzić. Ale wyszła z nałogu? Tak, 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 tak. Pozostała część załogi bardzo różnie, no ale z tego, że Ola sobie poradziła, cieszę się, to jest taki drogowskaz, naprawdę. Nie chcę mówić za nich, bo ja już i tak tyle o nich powiedziałem. Pamiętam, jak mnie pytali, nawet mnie nie pytali, myśmy wszyscy wiedzieli po prostu. Myśmy wtedy rzeczywiście byli przekonani, że zostawiamy w tym spektaklu coś bardzo ważnego ludziom. I czasem były jakieś takie kwękania, to ja mówiłem, słuchajcie, no jak już wiedziałem, że zdycham, ja zdycham, wy zdychacie, po co te nasze życia, jak możemy nimi i tym naszym zdychaniem zrobić więcej naprawdę milionom. Ja myślę, że wiele milionów ludzi zobaczyło ten film. Że wiele milionów i że to, co w nich zostało, to jest taka wartość, którą myśmy wtedy wszyscy półświadomie, ćwierć świadomie, bo o świadomości tu w ogóle nie można mówić, przemycili, że nie każdy musi tam pójść. Nie każdy musi tego cierpienia doświadczyć, zrujnować sobie życie, żeby potem wiedzieć, jak tam jest. Jak to się stało, że wszedłeś w to środowisko? Czy to było w ogóle łatwe? Czy oni cię tak przyjęli i powiedzieli, cześć Czarek, chodź, zapraszamy, tutaj masz śpiworek. No, gdzie tam? To jest tak jak zawsze, nie mogłem być frajerem albo poszukiwaczem przygód, albo wymyślić sobie, zrobię sobie taki temat dokumentu, będę jadł frytki, potem mi pryszcze, zaczną wyskakiwać pryszcze, potem mi żołądek wyskoczy albo coś i to będzie taki eksperyment. Wy mnie filmujcie, ja będę brał heroinę, jak nie zdechnę, to będzie fajny koniec filmu, jak zdechnę, to jeszcze lepszy, coś tam, róbmy sobie takie rzeczy, no to jest, na mnie to śmieszy. No dobrze, ale dlaczego wybrałeś taki temat, a nie na przykład życie dzikich zwierzątek w lesie? Dlatego, że ulica zawsze była mi bliska. Dlatego, że większość z moich filmów to uliczne ballady. Bo to jest mój teatr, bo na tym teatrze się znam, bo z tego teatru pochodzę, z tego teatru jestem. Twoja kariera w telewizji polskiej, która się tak świetnie zapowiadała. Byłeś współautorem, moim zdaniem, jednego z lepszych, jeśli nie najlepszego programu muzycznego Muzyka Łączy Pokolenia, które oglądałam namiętnie i żałowałam, jeśli nie minął mi któryś z odcinków. To był twój autorski pomysł, prawda? To był mój autorski pomysł. Podobnie jak w dokumentach, dramaturgią i narzędziem podstawowym na scenie jest czas. Tak samo w Muzyka Łączy Pokolenia chodziło o czas. Zaczarować czas, żeby ludzie starsi
odkrywali młodość w ludziach, którzy stają naprzeciwko nich, a tamci fascynowali się bogatą starością z wielkim dorobkiem, również mentalnym i osobowościowym. Pisałem to w 15 minut, ten pomysł. Pamiętam, jak mi dyrektor powiedział, że jedzie na naradę i potrzebuje muzycznego programu, żebym miał już tej publicystyki, nie robił tych interwencji, no to ja usiadłem na kartce, napisałem po prostu. Napisałem, że przychodzi stary i śpiewa piosenkę młodego i młody. To było wszystko, cały przepis na zupę, a potem rozwinąłem to w przeróżne kombinacje na jakiś czas. Ale zawsze, w każdej zupie działał tylko ten przepis. Staje stary, staje młody i mają po prostu wymienić się piosenkami. Nie żałujesz, że zniszczyłeś trochę swój własny pomysł? Ja nie umiem powiedzieć po prostu takich mądrych rzeczy z przekonaniem, że ja niczego w życiu nie żałuję. Trochę też nie wierzę ludziom, którzy tak mówią, chociaż chciałbym kiedyś tak powiedzieć po prostu tak samo jak pierwszej dziewczynie kocham cię. Telewizja Polska przyjęła cię z powrotem, z otwartymi ramionami. Łatwo to była było... niezła akcja. Łatwo było wrócić? Ja się nigdy nie dałem wyrzucić stamtąd. Ja miałem taki pokój 432. Oni mi zmieniali zamki, robili różne cuda. Ja się tam ciągle chowałem. Wychodziłem, ciągle żyłem. Oni potrzebowali moich pomysłów. Oni wiedzieli, że ja zdobywam dla nich nagrody. W telewizji, żeby ktoś dostał nagrodę za coś, za jakiś efekt swojej kreatywności. Ale co, konserwatywna Telewizja Polska, panowie, którzy są napięci jak nie powiem co. Którzy nienawidzą narkomanów. Którzy nienawidzą narkomanów. Zabiliby ich wszystkich. Sami w ogóle nienawidzą czegokolwiek, co jest choć trochę inne, zacznijmy od tego. Sami piją, są na ogół zapici, nienawidzą siebie na ogół też za to, że po prostu życie im nie wyszło, a mieli być gwiazdami. No bo telewizja to jest raczej taka scena dla ludzi, co im nie wyszło. No to nie jest dla nikogo. A czy oni się w ogóle zorientowali, że ty ćpasz? No, zorientowali się z filmu. Trochę tam ludzie mówili coś po korytarzach, jakieś sprzątaczki znajdowały, coś za dużo, coś tam było, był taki moment. No. A ty przychodziłeś na plan zdjęciowy na haju? Ja byłem ciągle na haju. Ja byłem ciągle na haju. Nie chcę z tego robić egzotyki, to była ciężka choroba, którą po prostu wtedy nie dało się przerwać. Ja zostałem z planu programu zabrany w ogóle pod kroplówkę. No i takie inne historie, tylko że... Jak się naprawdę ma pasję, to ona może przeżyć wszystko. Ona może przeżyć twoje narkomanie, choroby, żony, nie wiem co jeszcze i żyć dalej. Pasja umiera ostatnia. Jeszcze nadzieja się wykończy, a pasja zostaje. Pana co telewizja. Robisz w tej chwili? Co jest twoim... Jestem dokumentalistą, robię dokumenty, robię scenę nowym narzędziem, które oswoiłem dla grupy ludzi, razem sformułowaliśmy manifest i robimy anarchię filmową. I telewizyjną również. Robię jedyny program na świecie kręcony telefonem komórkowym. Od 3 lat to się nie zmienia i stworzyłem taką po prostu taki front ludzi, którzy robią coś nie dla pieniędzy, ale dlatego, żeby opisać swój świat. I za komórkę nazwaliśmy komórkę wideonotesem w tym całym naszym manifestie. Nagrywamy się sami, mówimy do tego o swoich refleksjach, nagrywamy ludzi, ci ludzie są tacy jak mniej więcej bohaterowie filmów Karabasza, Bosaka czy Kieślowskiego, którzy są nieskażeni telewizją. Mamy z nimi przymierze z poufałości. Mówią nam, co robią w Tesco w niedzielę, zamiast siedzieć z żoną w łóżku, że po co chodzą po tym sklepie albo coś. Wydobywam prawdę. Tym się zajmuję. Dzięki serdeczne za przyjście. Dziękuję bardzo. Jeśli uważasz, że twoja historia nadaje się do programu Strefa Wolnych Myśli lub znasz kogoś, kto swoim życiem odbiega od ogólnie przyjętych norm, pisz do nas na adres strefa@wp.tv. Jeśli chciałbyś skomentować to, co zostało dzisiaj powiedziane, zapraszam na forum, które znajduje się poniżej. Zachęcam również do subskrybowania naszego cyklu Strefa Wolnych Myśli, dzięki czemu otrzymacie na maila informacje o kolejnym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia.